Pożar strawił cały dach katedry, małą wieżę. Spadające tynki zniszczyły ołtarze, ławki, posadzkę. Zalane zostały organy. Katedra legła w straszliwej pożodze tego doświadczenia. Wiele lat trwały remonty. Szczególnie tutaj wiele serca i starania i pracy włożył ówczesny biskup ordynariusz Józef Rozwadowski, starając się, by jak najszybciej ta świątynia, matka wszystkich kościołów diecezji, stanęła na nowo w całej swojej świetności. Jego staraniem są też liczne dary dla katedry, organy, które ufundowały episkopaty Austrii i Niemiec dla naszej katedry. Jakże wiele starania wkładał ówczesny proboszcz, który nastał w katedrze, bowiem wkrótce po pożarze katedry, kilka miesięcy po tym tragicznym wydarzeniu, zmarł proboszcz, którym był ksiądz biskup Jan Fondaliński. Ksiądz prałat Stefan Ciesielski przez 30 lat starał się tutaj odbudowywać świątynię, dźwigać ją z gruzów i przywracać jej blask. To, czego nie dokończył w swoich marzeniach, ksiądz biskup Józef Rozwadowski kontynuował następny nasz biskup ordynariusz, ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, starając się, by katedra nabrała tego pięknego blasku, którym dzisiaj możemy się szczycić. Dziękujemy Panu Bogu, że otacza opieką naszą świątynię, że dzisiaj świątynia matka jest dźwignięta z tej pożogi pożaru. I jednocześnie możemy dziękować Panu Bogu i chcemy modlić się o to, by już nigdy więcej żadne nieszczęście, żaden kataklizm nie dotykał tego świętego miejsca. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Grzegorzowi, że przewodniczy dzisiaj w 50. rocznicę tego wydarzenia mszy świętej, by prosić Pana Boga o łaskę, Bożą opiekę i błogosławieństwo na to święte miejsce, na dom modlitwy całego naszego Kościoła łódzkiego. Witam serdecznie wszystkich, którzy zgromadzili się na tej mszy świętej. W szczególny sposób pragnę przywitać dzieci ze szkoły muzycznej, które przeżywają swój biały tydzień. Serca dzieci, czyste i pełne Jezusa, pełne Boga, zawsze są najpiękniejszą ozdobą każdej świątyni i wszyscy stajemy się wtedy świątynią żywą. Żywą świątynią Boga. Witam więc Was, drogie dzieci, witam Waszych rodziców, siostrę katechetkę. Księdza arcybiskupa proszę, by przewodniczył mszy świętej, wygłosił do nas Słowo Boże i jednocześnie trwał tę ofiarę mszy świętej jako uwielbienie Pana Boga za dar ocalenia świątyni katedralnej. Msze święte, intencje dodatkowe, ksiądz Robert ofiaruje za zmarłą Elżbietę Stanałowską w trzecią rocznicę jej śmierci. Ja modlę się o cud przebaczenia grzechów Heleny i zbawienie wieczne dla niej.